Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie. I dzisiaj chciałam jeszcze raz wspomnieć o strukturze there is, there are. Śmieję się, bo już w ostatnich trzech odcinkach bardzo dużo o tej strukturze opowiadaliśmy, ale nie powiedziałam Wam jeszcze o jednej rzeczy i dzisiaj chciałabym o niej powiedzieć. I jeszcze też chciałabym wspomnieć o jednej rzeczy, może tak doprecyzować jeszcze jedną rzecz. O. Dobrze, ale popatrzmy już sobie teraz na sytuację, jaką dla Was przygotowałam. Przypuśćmy, że spóźniłam się gdzieś, tak? I mówię, I'm sorry I'm late, but, czyli przepraszam za spóźnienie, ale, i chcę powiedzieć, był duży ruch. Jak byście to powiedzieli? There was a lot of traffic, czy it was a lot of traffic? Możecie się zastanowić, zatrzymać nagranie, jak chcecie pomyśleć, a ja Wam pokażę odpowiedź. Okay? There was a lot of traffic jest poprawnie, a it was a lot of traffic jest błędne. I za chwilkę Wam wyjaśnię, dlaczego tak jest, ale muszę Wam przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Pamiętajcie, że w języku angielskim nie można użyć samego czasownika. Tylko w momencie, kiedy na przykład dajemy komuś jakiś rozkaz, polecenie, tak? To możecie na przykład powiedzieć go home, idź do domu. Nie, you go home, tylko mówimy go home i użyjemy sam czasownik. Ale w pozostałych zdaniach zawsze musi być podmiot. I zobaczcie, czasem są takie zdania właśnie jak my mamy po polsku tylko jest, był, było, ok? Tak jak na przykład tutaj był duży ruch i my nie potrzebujemy tutaj żadnego podmiotu, tak? A w języku angielskim ten podmiot jest potrzebny. I co wtedy w języku angielskim robią? Oni mają tak zwane dummy subjects, czyli takie sztuczne podmioty. I mają dwa takie dummy subjects. Właśnie the i it. One nie mają żadnego znaczenia, tak? One są użyte w zdaniu tylko po to, żeby był podmiot w tym zdaniu, żeby czasownik nie był sam. No i teraz jaka jest różnica między tym the i it? Ja już o the bardzo dużo Wam wspominałam w ostatnich odcinkach, więc nie będę tutaj dużo o nim mówić, tylko skupię się na tej różnicy między the i it. I zanim jeszcze to zrobię, chciałabym właśnie dopowiedzieć, doprecyzować tą jedną rzecz, o której nie powiedziałam w poprzednich odcinkach o the. Posłuchajcie, zobaczcie, pamiętajcie, że oprócz tego, że the i it pełnią funkcję tych dummy subjects, czyli tych sztucznych podmiotów, one również mają inne znaczenia. OK. I the może oznaczać tam. Albo na przykład w tej konstrukcji there you are, to oznacza to samo co here you are, czyli proszę, jak coś podajemy. OK. I tak samo it. It może pełnić funkcję tego dummy subject i on wtedy nie ma żadnego znaczenia, ale it też może być jakąś realną rzeczą, tak? Może oznaczać to. Czyli pamiętajcie, dobrze, że oprócz tych struktur, które Wam tutaj podaję, the i it też mają inne znaczenia, ok? Dobrze, a teraz sobie powiedzmy już w końcu o tej różnicy między the i it. The, tak jak już mówiłam Wam w poprzednich odcinkach, użyjemy, kiedy mówimy, że coś gdzieś jest, coś gdzieś istnieje, zdarzyło się. Okay? Tych tłumaczeń na język polski może być troszeczkę więcej, w zależności od zdania. Zazwyczaj wprowadzamy wtedy jakąś nową informację albo wymieniamy rzeczy, które gdzieś są, mówimy ile jakichś konkretnych rzeczy lub osób gdzieś się znajduje. I tutaj Wam podałam kilka jeszcze przykładów. I zobaczcie, zawsze jak mamy tą strukturę there is, there are, to użyjemy ją z jakimś rzeczownikiem, tak? Czyli mówimy, gdzie ktoś lub coś jest. Zobaczcie, there were many clouds in the sky. Czyli na niebie było dużo chmur. Ok, many clouds. Mamy rzeczownik. There will be some new films soon. Czyli wkrótce będą jakieś nowe filmy. Ok, mamy new films. Czyli mamy rzeczownik. There is a meeting this evening. Czyli dzisiaj wieczorem jest spotkanie, a meeting. Kolejny rzeczownik. There are five children playing outside. Na zewnątrz bawi się piątka dzieci. Five children, też rzeczownik, tak? Czyli pamiętajcie, tej struktury there is, there are, gdzie there pełni funkcję sztucznego podmiotu, będziemy używać
z rzeczownikami, tak? Czyli mówimy, gdzie ktoś lub coś jest, znajduje się, istnieje i tak dalej. A it użyjemy w innych sytuacjach. Tutaj Wam wypisałam 3 sytuacje, kiedy użyjemy it. Zobaczcie, kiedy będziemy mówili o pogodzie lub o temperaturze. Okay? Czyli na przykład my po polsku mówimy jest zimno, a po angielsku mówimy it's cold. Tak samo jest ciepło, it's gorąco, na przykład it's hot. Okay? My po polsku powiemy sam czasownik pada deszcz, tak? Albo po prostu pada, my powiemy. A w języku angielskim powiemy it's raining. Okay? Czyli pamiętajcie, jak mówimy o temperaturze i pogodzie, jak mówimy też o dniach, podajemy jakieś daty albo godziny. Na przykład my mówimy jest piątek, oni powiedzą it's Friday. Jest 18 września, it's the 18th of September. Jest trzecia, it's 3 p.m. Okay? Czyli to jest kolejny przykład. I jeszcze też it jako dummy subject wystąpi w takiej strukturze, gdzie mamy przymiotniki. Ja to napisałam to w takiej formie regułki gramatycznej. Jeśli niektórzy z Was lubią taką regułkę, to się ucieszą. Ale dla większości, myślę, będą jasne właśnie te przykłady. Zobaczcie, więc omówimy sobie te przykłady. Na przykład, it's possible to understand grammar. Tak, czyli jest możliwe, żeby zrozumieć gramatykę. It was nice to meet you. Miło było Cię poznać. It wasn't easy to find this hotel. Czyli nie było łatwo znaleźć ten hotel. Okay? Jak zauważyliście, my tego to nie zawsze przetłumaczymy, tak? My te to nie zawsze przetłumaczymy na żeby w języku polskim, a w języku angielskim ono zawsze się tutaj pojawi. Czyli pamiętajcie, że w takich strukturach właśnie z przymiotnikami też możemy użyć it jako dummy subject. Mam nadzieję, że ta lekcja jest dla Was jasna i pewne rzeczy usystematyzowała. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj za chwilkę ukaże się ikonka przydatne notatki z gramatyki. Po kliknięciu w tą ikonkę możecie mi zostawić swój adres e-mail. Ja na te adresy wysyłam notatki z moich lekcji. A ja już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego CEL. Cześć!